Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja się zadam pytanie najpierw do pana prokuratora generalnego. Między innymi, we wszystkich sprawach związanych z Amber Gold prokuratorzy konsekwentnie unikali prowadzenia procesu. Dlaczego nie zdecydowali się na aktywne popieranie aktu oskarżenia przed sądem? Dlaczego postępowania albo umarzano, albo zawieszano? Ale mam także pytanie do ministra sprawiedliwości. Czy są planowane środki dyscyplinujące prokuratorów na przyszłość i aktywizujące ich działanie? Dziękuję. Dziękuję.